Także proszę Państwa, Warszawa, Warszawa, wracam i na Placu Bankowym byłam i służę w Naddolinko, tam gdzie ksero i po 4 grosze i po 20 groszy i odbijałam sobie i to i będziemy miały laptop. Także proszę Państwa, jeszcze tylko faktura pro forma, ale tak jadę przez Warszawę i tak to społeczeństwo takie pochrumkujące, kaślące takie, jakbyś ty gdzieś tu im kij w mrowisko wbiła, bo psychologicznie to niskie to takie wszystko, że takie jak ty byś jej całą rodzinę wymordowała. Takie są typy. No, już nie mówiąc, że tam jakiś pijak zanim usiadł, to się rozejrzał, kogo by tu zaczepić. Dobrze, że ja się tam jeszcze z tej dziesiątki jeszcze musiałam przesiąść na 18, zdaje się, tak? Do Bankowego dojechałam tramwaj. No, tramwajami pięknie jest, proszę Państwa. Czyli co? Narodziny nauki o nieśmiertelności duszy. 70-letni uczony i nauczyciel został oskarżony o bezbożność i deprawowanie swymi naukami młodych umysłów. No, młode umysły. Mimo iż na rozprawie znakomicie się broni, stronniczy sędziowie uznają go za winnego i skazują na śmierć. Parę godzin przed egzekucją sędziwy nauczyciel przedstawia zgromadzonym wokół niego uczniom szereg argumentów mających przemawiać za tym, że dusza jest nieśmiertelna i śmierci nie należy się obawiać. Skazańcem jest Sokrates, słynny grecki filozof z V wieku przed naszą erą. Jego uczeń Platon opisał te wydarzenia w rozprawach Obrona Sokratesa i Fedon. Demokracji w tym kraju. Nie ma demokracji, nie ma żadnej demokracji, proszę Państwa. Wykorzystuje okazję do zaostrzenia rozprawy z tymi, których uważa za wrogów. W wyniku zamachu bombowego, do którego doszło w mieście Al-Muqalla na południu Jemenu, zginęło co najmniej 9 policjantów, poinformowała telewizja Al-Arabiya na swojej stronie internetowej. Na razie nikt nie przyznał się do tego ataku. Kolejne informacje w Radiu Tok FM już o 12:00 zapraszane. Pogoda. Dziś raczej pochmurno i może przelotnie popadać. Na szczęście nie zabraknie też rozpogodzeń, zwłaszcza na Mazurach i na Podlasiu. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Katowicach, w Lublinie, w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Łodzi do 21 w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Także widzicie Państwo, wciąż zamachy i co? I religia winna. To co się stanie z religią? A no właśnie, widzicie Państwo, żeście sobie sami tutaj odpowiedzieli na to pytanie. Co się stanie z religią? Co będzie z religią? Co z religią trzeba zrobić, proszę Państwa? Co trzeba zrobić z religią? Przełknijmy ślinkę i jeszcze raz. Proszę Państwa, czyli żadne zagadnienie związane z życiem psychicznym nie zaprzątało tak bardzo myśli człowieka jak stan umarłych. Narodziny nauki o nieśmiertelnej duszy. Raz jeszcze musimy się nad tym sądem całym zastanowić się, no bo widzicie Państwo, że w Turcji ile sędziów do więzienia poszło? Ilu żołnierzy? 6000. 70-letni uczony i nauczyciel został oskarżony o bezbożność i deprawowanie swymi naukami młodych umysłów. Mimo iż na rozprawie znakomicie się broni, stronniczy sędziowie uznają go za winnego i skazują na śmierć. Parę godzin przed egzekucją sędziwy nauczyciel przedstawia zgromadzonym wokół niego uczniom szereg argumentów mających przemawiać za tym, że dusza jest nieśmiertelna i śmierci nie należy się obawiać. Skazańcem jest Sokrates, słynny grecki filozof z V wieku przed naszą erą. Jego uczeń Platon opisał te wydarzenia w rozprawach Obrona Sokratesa i Fedon.
Sokratesa i Platona zalicza się do grona pierwszych krzewicieli koncepcji nieśmiertelnej duszy. Czyli z tego wynika, że coś nie za bardzo ludzie w to wierzyli wcześniej. Tak samo jak wcześniej nie było też i ateizmu, a tutaj masz jak zalało, prawda, że cały pałac kultury Stalina i Lenina jest ateistyczny i jest najwyższym budynkiem w Warszawie, że nawet kościoły się gubią. Nie oni jednak byli twórcami tej nauki. No to przecież oczywiście, tutaj musimy się zastanowić, skąd się to wszystko wzięło, a oni tylko palcem popchnęli dalej, żeby to szło. Ta głupota. Jak się zaraz przekonamy, myśl o ludzkiej nieśmiertelności sięga korzeniami znacznie dawniejszych czasów. Tak? Bo my tutaj sobie mówimy o Platonie i Sokratesie. No, bo to, że Platon wymyślił. No, okazuje się, że wcale Platon nie musiał nic tu wymyślać. Jednakże Sokrates i Platon udoskonalili jej formę i stworzyli z niej koncepcję filozoficzną, dzięki czemu stała się atrakcyjniejsza dla ówczesnej oraz późniejszej inteligencji. Od Pitagorasa do piramid. W istnienie duszy żyjącej po śmierci Grecy wierzyli jeszcze przed Sokratesem i Platonem. Znany grecki matematyk z VI wieku przed naszą erą, aż Pitagoras, twierdził, iż dusza jest nieśmiertelna i wędruje przez różne wcielenia. Jeszcze wcześniej Tales z Miletu, uważany za pierwszego z wybitnych greckich filozofów, był zdania, że dusza istnieje nie tylko w ludziach, zwierzętach i roślinach, ale też w takich przedmiotach jak magnes, ponieważ może on przemieścić żelazo. Według starożytnych Greków dusze zmarłych były przewożone przez rzekę Styks do wielkiego podziemnego świata. Tam sędziowie kierowali je albo do więzienia otoczonego wysokimi wałami, gdzie cierpiały męki, albo do Elysium, krainy szczęścia. Dalej na wschód, w Iranie, inaczej Persji, około VII wieku przed naszą erą, działał prorok Zaratusztra. Wprowadził on formę Zaratusztra, wprowadził on formę kultu, która stała się znana jako Zaratusztranizm. Była to religia Imperium Perskiego, odgrywającego dominującą rolę. Perskie dywany, prawda, że Jezus kiedyś nie tylko miał, była aureola, czyli nimb nad głową, ale na dywanie, na takim rydwanie słonecznym Jezus leciał, bo co? Bo tutaj był dodany kult słońca, a Jezus wcale na rydwanie nie był w Biblii. Była to religia Imperium Perskiego, jeszcze raz, odgrywającego dominującą rolę na scenie światowej przed Grecją. Święte pisma zaratusztranizmu mówią, cytat, w nieśmiertelności dusza sprawiedliwego będzie w rozradowaniu, ale dusza kłamcy na pewno będzie w mękach. A prawa te ustanowił Ahura Mazda, co znaczy mądry Bóg. Mądry Bóg. No Bóg musi być mądry. Chyba, żeby ten z małej litery. Ale on też jest inteligentny, że nawet i szatan diabeł, który jest Bogiem tego świata, tego złego systemu rzeczy, czemu się tutaj dziwią niektórzy, ta wielka głowa, wielka Grecja, Ewa, ona się dziwiła, że szatan diabeł jest Bogiem tego systemu rzeczy. On jest Bogiem tego złego systemu rzeczy. A ty na dodatek jesteś jego służebnicą. Czyli, a prawa te ustanowił Ahura Mazda, co znaczy mądry Bóg, mocą swego najwyższego autorytetu. Nauka o nieśmiertelności duszy była też elementem irańskiej religii, proszę Państwa. Elementem irańskiej religii. Także, proszę Państwa, czym jest ten Iran? No to można się tutaj było domyślić, ale my tutaj będziemy omawiać wielokrotnie i na ten temat mówić. Co to takiego jest? Co to takiego jest? Huk, stuk i puk. Jak człowiek umiera, lustro pęka, tak? Huk, stuk i puk. No i zobaczymy.
Dobrze. Czyli jeszcze raz. Nauka o nieśmiertelności duszy była też elementem irańskiej religii poprzedzającej zaratusztranizm. Na przykład starożytne plemiona irańskie w trosce o dusze zmarłych ofiarowały im żywność i ubrania, by mogły z tego korzystać w zaświatach, czyli tak jak dzisiaj też świat religijny w Warszawie, tutaj pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, gdzie tak strasznie właśnie kaszlą w Warszawie, bo byłam służebną dolinką, plac Bankowy, tak tą Puławską się przejechać, to dużo zauważysz. Wiara w życie pozagrobowe odgrywała również kluczową rolę w religii Egipcjan. Twierdzili oni, że dusza zmarłego staje przed sądem Ozyrysa, naczelnego boga podziemi. Pewien papirus, datowany na 14 stulecie przed naszą erą, ukazuje Anubisa, boga zmarłych, prowadzącego przed Ozyrysa duszę pisarza Hunefera. Na jednej szali leży serce pisarza, przedstawiające jego sumienie, a na drugiej pióro, które bogini prawdy i sprawiedliwości nosi na głowie. Wyniki zapisuje inny bóg, Tot. Ponieważ serce Hunefera nie jest obciążone winą, jeszcze raz, ponieważ serce Hunefera nie jest obciążone winą, waży mniej niż pióro, a to oznacza, że może on wejść do państwa Ozyrysa i otrzymać nieśmiertelność. Na papirusie widać też przy szalach potwora pożeraczkę, który jest gotowy pochłonąć zmarłego, gdyby badanie wypadało niepomyślnie. Egipcjanie mumifikowali zwłoki, a zmarłych faraonów przechowywali w imponujących piramidach, gdyż ich zdaniem od zachowania ciała zależało ocalenie duszy. No, człowiek żywy może o duszy mówić. Żywy. Człowiek umarły o duszy nie mówi, bo już nic nie mówi, a tam nic nie ma. Różne starożytne cywilizacje miały więc jedną wspólną naukę o nieśmiertelności duszy. Czy zaczerpnęły ją z tego samego źródła? Prawdopodobnie tak, no bo diabeł gdzieś zasiał i to tak tu się rozprzestrzeniło, tu się rozprzestrzeniło, tu się troszeczkę zmieniło, tu się bardziej zmieniło, tu się wcale. I potem się schodzi ze sobą, bo ludzie, o, wy w to wierzycie, a my w to, a to z jednego szło. Kolebka. W świecie starożytnym czytamy w książce The Religion of Babylonia and Assyria, religię Babilonii i Asyrii. Egipt, Persja i Grecja odczuły wpływ religii babilońskiej. Dalej wyjaśniono, ze względu na wczesne związki Egiptu z Babilonią, o których można się dowiedzieć z tabliczek znalezionych w Tel el Amarna. Tel el Amarna. Tel el to tel, to takie angielskie jakby, ale to z językiem angielskim oczywiście, że nie ma nic wspólnego. Tel el Amarna, z pewnością nie brakowało sposobności, by poglądy i zwyczaje babilońskie przeniknęły do kultów egipskich. Wpływ koncepcji babilońskich wyraźnie zaznacza się w perskim kulcie Mitry. Spora domieszka elementów semickich zarówno we wczesnej mitologii greckiej, jak i w greckich kultach jest teraz uznawana w świecie nauki za powszechnie. Tak powszechnie, że nie wymaga dalszego komentarza. Owe elementy semickie są po większej części typowo babilońskie. Bo wiecie Państwo, że Żydzi wszędzie gdzieś tam podróżowali, jak Cyganie. I tam, gdzie się nie pojawią, to wszystko potem doprowadzą do ruiny i ich nie ma. Ale czy babilońskie poglądy na to, coś, na przykład w Babilonie byli, prawda? Bo byli całe 70 lat, byli po ucieczce, po wypędzeniu właściwie Sedekiaszowi oczy wydłubano w Babilonie w 607 roku przed naszą erą. No to przecież byli jako
jako pielgrzymi, jako goście. I przez nich jakby, bo potem na nich można było pluć i psioczyć, na Żydów pluć, kaszleć, chrumczeć na Żydów, nienawidzić, że upadł Babilon. I jeszcze z wielkim hukiem upadł Babilon, bo był to rok 539 w historii przed naszą erą i to była data absolutna, co do której nikt nie ma żadnych wątpliwości. Ale czy babilońskie poglądy na to, co się dzieje po śmierci, nie różnią się zbytnio od wierzeń Egipcjan, Persów i Greków? Weźmy pod uwagę na przykład babiloński epos o Gilgameszu. Jego starzejący się bohater Gilgamesz, przerażony realnością śmierci, wyrusza na poszukiwanie nieśmiertelności, lecz nie osiąga celu. Spotkana po drodze szafarka zachęca go, by używał przyjemności w tym życiu, bo niekończącego się istnienia, którego szuka, nie znajdzie. Nie znajdzie. Nie ma. Motywem przewodnim eposu jest nieuchronność śmierci i złudność nadziei na nieśmiertelność. Czy to znaczy, że Babilończycy nie wierzyli w życie pozagrobowe? Profesor Maurice Jastrzoł, junior z Uniwersytetu, junior, i to z małej litery, junior, bo to junior to byłoby nazwisko, z Uniwersytetu Pensylwańskiego, czyli że nie warszawskiego, Pensylwańskiego, napisał: ani ludność, ani przywódcy religijni w Babilonii nie wyobrażali sobie, żeby coś, co raz zostało powołane do istnienia, można było całkowicie unicestwić. Śmierć była dla nich przejściem do innego życia, a stwierdzenie, że nieśmiertelność jest nieosiągalna, tylko podkreślało, iż nie da się uniknąć tej zmiany w egzystencji spowodowanej śmiercią. Babilończycy rzeczywiście wierzyli w istnienie po śmierci pewnej formy życia. Wyrażali to grzebaniem z umarłymi przedmiotów mogących się im przydać w zaświatach. O, ale ciekawe. Nauka o nieśmiertelności duszy niewątpliwie sięga korzeniami starożytnego Babilonu. Dlatego my mówimy o Babilonie Wielkim. Starożytnego Babilonu. Według Biblii, która nosi wszelkie znamiona historycznej dokładności, założycielem miasta Babel, czyli Babilonu, był Nimrod, prawnuk Noego. Po ogólnoziemskim potopie z czasów Noego istniał tylko jeden język i jedna religia. Budując miasto i wznosząc wieżę, Nimrod dał początek innej religii. Sprawozdanie biblijne donosi, że niefortunni twórcy wieży po pomieszaniu im języka Babel rozproszyli się, by zacząć nowe życie. Ale zabrali ze sobą swoją religię. W ten sposób babilońskie wierzenia rozprzestrzeniły się po całej ziemi. Tradycja głosi, że Nimrod, czyli Nemrod, można mówić na przekór Jehowie, możny łowca na przekór Jehowie, umarł gwałtowną śmiercią. Słuszny wydaje się wniosek, iż Babilończycy otoczyli zmarłego wielkim szacunkiem jako założyciela, budowniczego i pierwszego króla ich miasta. Nimrod, możny łowca na przekór Jehowie, czyli przeciwko, naprzeciw Jehowie. Po nie to, że stał, tylko był przeciwny Bogu w zdaniu i myśli. Ponieważ za twórcę Babilonu uznawano Boga Marduka, Merodacha, zdaniem niektórych uczonych jest to Nimrod wyniesiony do rangi bóstwa. W takim razie pogląd, że człowiek ma duszę, która żyje po jego śmierci, musiał być rozpowszechniony przynajmniej w tym czasie, gdy umarł Nimrod. Tak czy inaczej, spisana historia dowodzi, iż kolebką nauki o nieśmiertelności duszy było powstałe po potopie miasto Babel, czyli Babilon. Jak jednak doszło do tego, że koncepcja ta zaczęła odgrywać kluczową rolę w większości dzisiejszych religii? W następnej części broszury omówimy, jak zakorzeniła się w religiach wschodu. Tutaj też miałyśmy taką ilustrację, taką wycinankę. Proszę Państwa, wieża Babel. Czyli będziemy dalej omawiać, jak ta koncepcja pojawiła się w religiach wschodu. Zawsze uznawałem nieśmiertelność duszy za uniwersalną prawdę. Tak ludzie starej daty, prawda? Starej daty. No.
Zawsze uznawałem nieśmiertelność duszy za uniwersalną prawdę, z którą wszyscy się zgadzają. Byłem więc bardzo zaskoczony, gdy się dowiedziałem, że niektóre wybitne umysły wschodu i zachodu ostro się jej sprzeciwiają. Teraz zastanawiam się, jak ta koncepcja przeniknęła do hinduskiej świadomości. No wiecie Państwo, Hindusi też nie wierzą, ale niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą. Niektórych to zatruło, niektórzy się nie poddali. Jak ta koncepcja pojawiła się w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie? Także to jest tak ciekawy temat, proszę Państwa, że Państwo nawet nie macie pojęcia. No bo ludzie, głównie to tam w trójce, bo są różne rzeczy, ale w duszę to na pewno wierzą, proszę Państwa. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. I ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Kiedy wybuchła wojna, uciekłem z Etiopii. W nowym kraju nie zawsze było lekko. Pracowałem jako ochroniarz i magazyner. Ale wtedy wy Polacy mi pomogliście. I teraz znowu biegnę po moje największe marzenie, po medal. Nazywam się Jary Czygumo. Pochodzę z Etiopii. Biegam dla Polski. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Przesadziłem z tą karkówką. Wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigestan. Stan. Szybki sposób na trawienie. Reklama. Szatan ważny jest. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 18 lipca. Minęło południe. Informacje TOK FM. Michał Pokrękowski. Wielkie czystki w tureckiej administracji oraz armii, już ponad 100 generałów za kratkami. Rzecznik praw obywatelskich chce poprawić los więźniów w Polsce. Wenezuelczycy masowo przedostają się do Kolumbii na zakupy żywności. 103 generałów i admirałów aresztowano w Turcji po piątkowej nieudanej próbie zamachu. Jak informują rosyjskie media, to aż 1/3 dowództwa tureckich sił zbrojnych. MSW w Ankarze poinformowało, że ze służby zwolniono już ponad 8,5 tysiąca funkcjonariuszy podległych resortowi. Wcześniej Reuters informował o 8 tysiącach wyrzuconych z pracy policjantów. Wśród zwalnianych są też wysocy rangą urzędnicy urzędów administracji publicznej, to m.in. gubernatorzy prowincji. Przypomnijmy, że od piątku w Turcji zwolniono i aresztowano ponad 2700 sędziów. Według byłego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka ostatnie wydarzenia w Turcji nie będą miały wpływu na zmianę kursu polityki międzynarodowej prezydenta Erdoğana. Jak ocenił w poranku Radia TOK FM, Turcja była, jest i będzie jednym z najważniejszych członków NATO i to nie powinno się zmienić. Zdaniem Siemoniaka, piątkowa próba puczu to dla prezydenta Turcji wielkie upokorzenie. Bo wydawało się, że od 2003 roku niepodzielnie rządzi Turcją, wzmacnia swoją władzę, wsadza przeciwników do więzień. Tymczasem okazuje się, że jego władza wcale nie jest tak pewna. Unikajmy zbyt pośpiesznych ocen. Oczywiście lepiej dla Turcji by było, gdyby była bliżej Zachodu, gdyby standardy demokratyczne w pełni tam obowiązywały. Był szef MON-u uważa za mało prawdopodobne, by Turcja odwróciła się od NATO i Unii Europejskiej i postawiła na relacje z Rosją. Słuchasz informacji TOK FM. Rocznie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływa około 6 tysięcy skarg od więźniów. Dotyczą one głównie naruszenia prywatności czy przebywania w przeludnionych celach. Dlatego Biuro Rzecznika wystąpiło do ministra sprawiedliwości o wprowadzenie standardu 4 m² na jednego osadzonego. Przypomina o tym w Międzynarodowym Dniu Praw Więźniów zastępca RPO Krzysztof Olkowicz. Dzisiaj te 3 metry to jest naprawdę powierzchnia, która nie zabezpiecza godnych warunków odbywania kary. Dużym problemem jest także brak intymności w celach, dodaje Justyna Lewandowska, dyrektorka Krajowego Mechanizmu Prewencji. Raz dlatego, że to są cele wieloosobowe, w związku z tym trzeba spać. Właściwie wszystkie czynności dnia codziennego wykonuje się w obecności wielu osób, tak? W związku z tym trzeba tam, gdzie można, zapewnić im te chwile oddechu, tak żeby byli sami. Dzięki staraniom RPO udało się m.in. wprowadzić przegrody w łaźniach czy zabudować kąciki sanitarne w celach wieloosobowych.
Czy to będzie kolejne trzęsienie ziemi w światowym sporcie? Dziś podczas konferencji na Uniwersytecie w Toronto profesor Richard McLaren poinformuje świat o swoich ustaleniach w sprawie stosowania niedozwolonego dopingu przez rosyjskich sportowców. Krzysztof Sendecki. Raport powstał na zamówienie Światowej Agencji Antydopingowej i najprawdopodobniej będzie zawierał kolejne dowody na istnienie w Rosji wspieranego przez władze państwa systemu oszukiwania w sporcie. Ze środków dopingowych mieli tam korzystać nie tylko lekkoatleci, ale także przedstawiciele wielu innych dyscyplin. Na świecie pojawia się coraz więcej głosów, aby wykluczyć wszystkich rosyjskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich. Jednak wiele międzynarodowych federacji, w tym także ta najważniejsza, MKOL, skłania się ku dopuszczeniu do rywalizacji zawodników, którzy udowodnią, że nie korzystali z zabronionego wspomagania. Być może takie podejście zmieni raport McLarena. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Ponad 100 tysięcy Wenezuelczyków przekroczyło w weekend granicę z Kolumbią, by zrobić zakupy. Granica była otwierana na 12 godzin, więc przy przejściu cały czas kłębił się tłum. Dla mieszkańców pogrążonej w kryzysie gospodarczym Wenezueli to jedyna szansa na zaopatrzenie w podstawowe produkty. Dzięki Bogu możemy jechać na zakupy za granicę. Tylko w ten sposób możemy dostarczyć bliskim potrzebne produkty. Żeby dotrzeć na granicę, podróżujemy od wczoraj. Dotarliśmy rano. Udało nam się kupić wszystko, czego szukaliśmy. W Wenezueli 80% towarów pierwszej potrzeby, takich jak ryż, cukier czy papier toaletowy, jest praktycznie nie do zdobycia. Inflacja w kraju dysponującym jednymi z największych złóż ropy naftowej na świecie sięga 200% rocznie. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20. Zapraszamy. Pogoda. Dziś raczej pochmurno i może przelotnie popadać. Na szczęście nie zabraknie też rozpogodzeń, zwłaszcza na Mazurach i na Podlasiu. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Katowicach, w Lublinie, w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Łodzi do 21 stopni w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Także widzicie Państwo, ile na świecie się dzieje. I teraz religia będzie usunięta. Dlaczego? Za te kłamstwa, ale jest przyczyną wielu konfliktów, wojen, no i tego, co tu w Turcji dzieje się, bo też jakiś sekciarz w Ameryce siedzi i tam ponoć na odległość kieruje. Czyli jak ta koncepcja pojawiła się w religiach wschodu? W jaki sposób pogląd, że człowiek, jak się to tak rozchodziło, to w jaki sposób, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, pojawił się w hinduizmie i w innych religiach wschodu? Powinno to zaciekawić również mieszkańców Zachodu, którzy nie znają tych religii, gdyż omawiane wierzenie kształtuje pogląd każdej jednostki na przyszłość, ponieważ nauka o ludzkiej nieśmiertelności jest wspólna w większości dzisiejszych religii. Poznanie jej dziejów może pomóc w lepszym zrozumieniu innych osób, prowadzeniu z nimi rozmów. Ninian Smart, profesor religioznawstwa na Uniwersytecie w Lancaster w Wielkiej Brytanii. Lancaster. Napisz w Google Lancaster w Wielkiej Brytanii. Zaznacza w Azji najważniejszym ośrodkiem wpływów religijnych są Indie. Nie tylko dlatego, że stały się kolebką szeregu religii, chociażby hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu, sikhizmu, ale dlatego, że jedna z tych religii, buddyzm, głęboko oddziałuje na kulturę prawie całej wschodniej Azji. Jak twierdzi hinduski myśliciel Nikhilananda, wiele społeczeństw pozostających pod tym wpływem wciąż uważa Indię za swoją duchową ojczyznę. Jak wobec tego do Indii i innych części Azji dotarła nauka o nieśmiertelności? Hinduska nauka o reinkarnacji. W VI wieku przed naszą erą, gdy w Grecji Pitagoras i jego zwolennicy nauczali o wędrówce dusz, tę samą teorię zaczynali głosić hinduscy myśliciele żyjący nad Indusem i Gangesem. Jednoczesne pojawienie się tego wierzenia w świecie greckim i w Indiach nie mogło być przypadkowe, mówi historyk Arnold Toynbee. Następnie dodaje, prawdopodobnie chodzi o jedno wspólne źródło wpływów, a jest nim euroazjatycka społeczność nomadów, która w VIII wieku, VII stuleciu przed Chrystusem zawędrowała do Indii, południowo-zachodniej Azji.
na stepy wzdłuż północnego brzegu Morza Czarnego, Półwysep Bałkański i do Anatolii. A zatem pojęcie wędrówki dusz najwyraźniej przeniosły do Indii przemieszczające się szczepy euroazjatyckie. I tego się nie nauczysz na Uniwersytecie Warszawskim. Ciemny byłeś, ciemny będziesz, jeżeli tu się nie zapiszesz do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. Nie pobędziesz chociaż chwilę z nami. Początki hinduizmu w Indiach sięgają znacznie wcześniejszego okresu przybycia Aryów, około roku 1500 przed naszą erą. W hinduizmie od zarania dziejów wierzono, że dusza jest czymś odrębnym od ciała i żyje po śmierci człowieka, żyje po prostu sobie po śmierci. Praktykowano więc kult przodków i wykładano jedzenie dla dusz zmarłych krewnych. Gdy setki lat później do Indii dotarła koncepcja wędrówki dusz, musiała się podobać albo spodobać hinduskim myślicielom, którzy roztrząsali uniwersalne kwestie zła i ludzkiego cierpienia. Połączywszy to z czymś, co nazwali prawem karmanu, prawem przyczyny i skutku, sformułowali teorię reinkarnacji, głoszącą, że zasługi i winy z jednego życia są nagradzane lub karane w następnym. Ale na hinduską naukę o duszy miał wpływ jeszcze inny pogląd, czyli pogląd. Wszystko wskazuje na to, że gdy powstawała teoria transmigracji duszy i karmanu, a nawet jeszcze wcześniej, podaje Encyclopedia of Religion and Ethics, w niewielkim kręgu intelektualnym w północnych Indiach stopniowo kształtował się inny pogląd, filozoficzna koncepcja Brahmana Atmana, najwyższego wiecznego Brahmana, ostatecznej rzeczywistości. Koncepcja ta w połączeniu z teorią reinkarnacji wskazywała na ostateczny cel hinduisty – wyzwolenie się z łańcucha wcieleń, zjednoczenie z najwyższą rzeczywistością. Hinduiści wierzą, że aby osiągnąć to, trzeba się trzymać ogólnie przyjętych norm postępowania i zgłębiać tajniki hinduizmu. Hinduscy myśliciele połączyli więc koncepcję wędrówki dusz z prawem karmanu i pojęciem Brahmana i przekształcili ją w naukę o reinkarnacji. Poeta Octavio Paz, laureat Nagrody Nobla i były ambasador Meksyku w Indiach, pisze, cytat, wraz z hinduizmem rozprzestrzeniała się koncepcja odgrywająca kluczową rolę w brahminizmie, buddyzmie i innych religiach azjatyckich. Koncepcja metempsychozy, wędrówki dusz przez kolejne wcielenia. Koncepcja metempsychozy. Nauka o reinkarnacji stanowi podstawę współczesnego hinduizmu. Hinduski filozof Nikhilananda twierdzi, każdy dobry hinduista wierzy, że osiągnięcie nieśmiertelności nie jest przywilejem nielicznych wybranych, lecz dziedzicznym prawem wszystkich. A na więc widzisz jeszcze czego? Koło ponownych narodzin w buddyzmie. Buddyzm powstał w Indiach około roku 500 przed naszą erą. Według tradycji buddyjskiej założył go indyjski książę Siddhartha Gautama, który po osiągnięciu oświecenia stał się znany jako Budda. Ponieważ buddyzm wyłonił się z hinduizmu, jego nauki są pod pewnymi względami podobne. Istnienie przedstawia jako nieskończony łańcuch narodzin, śmierci, ponownych narodzin, a pozycję w obecnym życiu, tak jak hinduizm, jako wynik uczynków w poprzednim wcieleniu. Jednakże w buddyzmie nie wiąże się egzystencji z istnieniem indywidualnej duszy, mającej zdolność przetrwania śmierci. Budda postrzegał duszę ludzką jako ciąg krótkotrwałych stanów myślowych, powiązanych wyłącznie przez pragnienie, twierdzi Arnold Toynbee. Wierzył jednak, że coś, jakiś, bo to są chwilowe, tak, o, wzloty takie, prawda, upadki, nie, o, czyli takie życie, prawda,
pozytywne myślenie. A, i tylko tak myśl, o złych rzeczach nie. Wierzył jednak, że coś, jakiś stan lub siła wędruje przez kolejne wcielenia. Buddyjski uczony dr Walpola Rahula wyjaśnia, proszę Państwa, następująco, no i cytat mam. Człowiek to nic innego jak tylko kombinacja sił fizycznych i duchowych. Aż mnie zatkało, przecież oczywiste. To, co nazywamy śmiercią, jest całkowitym ustaniem funkcjonowania ciała fizycznego. Czy wszystkie owe siły, owe energie przestają działać razem z ciałem? Buddyzm odpowiada przecząco. Niebywałą siłą ożywiającą wszelkie byty, egzystencje, wręcz cały świat jest wola, postanowienie, pragnienie, takie jakby duchowe rzeczy, nie? Żądza istnienia, trwania, rozrastania się liczebnie. To najpotężniejsza siła, takie chwilowe pozytywy, plusy. Co najpotężniejsza siła, wejdź do plusu. Najpotężniejsza energia na świecie. Według buddyzmu nie przestaje ona działać wraz z przerwaniem funkcjonowania organizmu ze śmiercią, lecz przejawia się w innej formie, co prowadzi do powstania nowego życia, od ponownego do ponownego narodzenia. Jeżeli więc chodzi o życie po śmierci, zdaniem buddystów istnienie nie ma końca, chyba że dana jednostka osiągnie ostateczny cel, nirwanę, wyzwolenie z koła ciągłych narodzin. Nirwana nie oznacza wiecznej szczęśliwości ani zjednoczenia z ostateczną rzeczywistością. To nieistnienie, bezśmiertne miejsce poza egzystencją indywidualną. Webster in New Collegiate Dictionary definiuje nirwanę jako miejsce lub stan zapomnienia o troskach bólu, czyli o zewnętrznej rzeczywistości. Buddyści mają dążyć nie tyle do nieśmiertelności, ile do wyjścia poza jej granice przez osiągnięcie nirwany. Kiedy buddyzm dotarł do różnych stron Azji, jego nauki przystosowano nieco do miejscowych wierzeń. Na przykład buddyzm Mahajany, dominujący w Chinach i w Japonii, wpaja wiarę w niebiańskich bodhisattwów, czyli przyszłych buddów. Bodhisattwowie odkładają wejście w nirwanę i decydują się na nieokreśloną liczbę egzystencji, by służyć innym, pomagać im w jej dostąpieniu. Nawet po osiągnięciu nirwany można powrócić do wędrówki przez kolejne wcielenia. Także widzicie Państwo, ile tutaj mamy ciekawych, strasznie rzeczy. Radio to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Ekstra. W kolejności wpływu, jeżeli to się połączy, tu muszą być zresztą poprawione te przepisy, tak zwane przejściowe, które dotyczą tego, co już w Trybunale leży, to rzeczywiście ten okres spoczywania i jeszcze jak się dołoży możliwość sterowania strumieniem spraw przez egzekutywę, to rzeczywiście ten okres może być długi. Tylko, nie mieszajmy do tego o tyle obywateli, że to dotyczy przeważnie spraw z tak zwanych z wniosku, czyli abstrakcyjnych. Natomiast skargi konstytucyjne są z tego mechanizmu wyłączone. Profesor Ewa Łętowska, do rozmowy wrócimy po informacjach Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM. W przypadku kredytu w walucie obcej, prowizja za podwyższenie kwoty kredytu. Także dzisiaj, proszę Państwa, o duszy. Takie strasznie ciekawe rzeczy. Inna zmiana, która nabrała szczególnego znaczenia w Chinach i w Japonii, wiązała się z wyprowadzeniem nauki o zachodniej czystej ziemi, stworzonej przez Buddę Amitabhę. Wyznający z wiarą imienia Buddy rodzą się ponownie w czystej ziemi, czyli w raju, w którym panują warunki bardziej sprzyjające osiągnięciu ostatecznego oświecenia. Co wynikło z pojawienia się tej nauki? Właśnie. Wspomniany wcześniej profesor Smart wyjaśnia. Naturalną koleją rzeczy, wspaniałości raju, barwnie opisującego w Mahajan
mistycznych tekstach stały się najważniejszym celem w miejsce nirwany. Już myślałam, że jakieś hinduskie słowo będę musiała tutaj przetworzyć. Inne lokalne wierzenia zawiera buddyzm tybetański. Na przykład w tybetańskiej księdze umarłych opisano los jednostki w stanie pośrednim, poprzedzającym ponowne narodziny. Umarli mają kontakt z olśniewającym światem ostatecznej rzeczywistości, a ci, którzy nie mogą znieść tego światła, nie dostępują wyzwolenia, lecz muszą rodzić się ponownie. Bez wątpienia więc różne odmiany buddyzmu przekazują myśl o nieśmiertelności duszy, proszę Państwa. Kult przodków w japońskim sintoizmie. Zanim w VI wieku naszej ery buddyzm dotarł do Japonii, istniała tam już inna religia. Nie miała nazwy, a składały się na nią wierzenia związane z obyczajowością i z wyczajami. Kiedy jednak pojawił się buddyzm, zaszła potrzeba odróżnienia religii rodzimej od obcej. I tak powstało określenie Sinto, co znaczy droga bogów. Jak w pierwotnym sintoizmie przedstawiano życie pozagrobowe, proszę Państwa? W domu i poza domem. W promocji, jakiej jeszcze nie było. Dla nowych i czy do uprawy ryżu wprowadzono, proszę Państwa, irygację? Stało się jasne, iż nawadnianie pól wymaga dobrze zorganizowanych i trwałych wspólnot. Podaje Kodan, proszę Państwa, Encyclopedia of Japan. Pojawiły się też rytuały związane z rolnictwem, odgrywające później ważną rolę w sintoizmie. Te dawne ludy, obawiając się dusz zmarłych, wymyśliły obrzędy mające je udobruchać. Dało to początek kultowi duchów przodków. Sintoiści wierzą, iż dusza zmarłego człowieka zachowuje osobowość, ale jest ona skalana przez śmierć. Jeżeli rodzina odprawia ku jego pamięci rytuały, dusza oczyszcza się do tego stopnia, że wyzbywa się wszelkiej złośliwości, staje się usposobiona pokojowo i życzliwie. Po jakimś czasie przodka urasta do rangi bóstwa rodowego bądź opiekuńczego. Ponieważ sintoizm współdziałał z buddyzmem, przejął niektóre jego nauki, m.in. o raju. Jak więc widać, również w sintoizmie wiara, nieśmiertelność ma zasadnicze znaczenie. Nieśmiertelność w taoizmie i kult przodków w konfucjanizmie. Założycielem taoizmu był Lao Tzu. Lao Tse. 12.20, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Alain Juppé, lider sondaży przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji, w dzisiejszym wywiadzie dla Die Welt ocenił, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca dla Turcji. Apelował też, by wstrzymano proces rozszerzania wspólnoty. Premier Bułgarii Bojko Borysow jest mocno zaniepokojony, jak się wyraził, rewanżyzmem i spiralą przemocy w Turcji po próbie wojskowego zamachu stanu, do której doszło w nocy z piątku na sobotę. Na swoim profilu na Facebooku Borysow napisał, że tak jak wybory są jedynym demokratycznym sposobem zmiany władzy, tak sprawiedliwy proces sądowy jest jedynym rozsądnym sposobem dotarcia do prawdy. Przemoc rodzi przemoc, pokoju nie da się osiągnąć wojną i zabójstwami. Liczę na to, że te wstrząsające wydarzenia w Turcji, które doprowadziły do setek niewinnych ofiar, pokażą nam, czego powinniśmy się wystrzegać. Według bułgarskiego premiera na takie wydarzenia należy odpowiadać demokratycznie, zgodnie z prawem i przestrzegając praw człowieka. Słuchasz informacji TOK FM. Urząd Miasta w Szczecinie ostrzega przed oszustami, którzy nowym przedsiębiorcom wysyłają rachunki za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do rejestru jest darmowy, przypomina tymczasem Magdalena Struzik ze szczecińskiego magistratu. Zwracamy uwagę na to i prosimy, apelujemy do mieszkańców, do przedsiębiorców, szczególnie świeżych, ale też tych, którzy mają już działalność gospodarczą i zamykają ją, bo również takie listy się pojawiają z wypisem z rejestru, tak, do osób, które już działalność mają. Wysyłane wezwania do zapłaty to tak naprawdę ukryta reklama innego rejestru. Oszustów nie można pociągnąć do odpowiedzialności, dodaje Magdalena Struzik. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.40. Zapraszamy. Pogoda. Dziś raczej pochmurno i może przelotnie popadać. Na szczęście nie zabraknie też rozpogodzeń, zwłaszcza na Mazurach i Podlasiu. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Katowicach, w Lublinie, w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Łodzi do 21 w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No ale tych z Amber Gold też nie można pociągnąć do odpowiedzialności, proszę Państwa. Także nieśmiertelność w taoizmie i kult przodków w
konfucjanizmie. Założycielem taoizmu był Lao Tse, o którym mówi się, że był w Chinach w VI stuleciu przed naszą erą. Celem życia taoisty jest zharmonizowane życie, czyli zharmonizowanie uczynków z Tao, drogą natury, jego poglądy na nieśmiertelność można w skrócie przedstawić tak. Tao jest zasadą rządzącą wszechświatem. Tao nie ma początku ani końca. Żyjąc zgodnie z Tao, człowiek zespala się z nim i staje się, proszę Państwa, wieczny. Także dzisiaj o duszy nieśmiertelnej, że człowiek staje się wieczny, proszę Państwa. Już powiedziałam w pierwszej części naszego spotkania, że to jest o tyle błędne, że odwraca naszą uwagę od tego, że to, co jest napisane w pierwszym przepisie, to nie bierze pod uwagę, że ten przepis mówi o kawałku mechanizmu i o tych instytucjach. To właśnie Obama bardzo słusznie, zresztą on był profesorem prawa konstytucyjnego, więc pewnie dlatego nie jest on to wie. Chociaż ja znam różnych profesorów prawa i oni dziwne rzeczy czasami opowiadają, ale ten akurat opowiada coś, co mnie nie opowiada. Mówi się, prawo jest ogromnym mechanizmem, który jest ciągle w ruchu, to jest dosyć istotne. Ten mechanizm jest skonstruowany nie tylko z przepisów, ale jest skonstruowany ze standardów, tego całego wyjaśnienia, między innymi Trybunał Konstytucyjny, jak wytwarza nasze wyobrażenia na temat tego, jak powinien wyglądać rzetelny proces legislacyjny. Jest skonstruowany również ten mechanizm zabezpiecza jego funkcjonowanie, zabezpieczone istnienie właśnie instytucji, takich, które produkują te... Tak, tak, już tyle gadała. Czy ta baba coś może nam tutaj dopowiedzieć, proszę Państwa, coś nowego powiedzieć. Tak, Tao. Człowiek jest wieczny. Dążąc do zjednoczenia z naturą, taoiści z czasem zaczęli podziwiać jej wieczną młodość i zdolność do regeneracji. Zastanawiali się, czy przez życie w harmonii z Tao, czyli drogą natury, nie można by zgłębić tajemnic przyrody, proszę Państwa. Zastanawiali się. Słucham. No to idź jeszcze tam. A co tam, gdzie on mówił, to nie ma, tak? Tam, gdzie on mówił, to nie. Aha. A co to nie chce, ty musisz tam pomóc tej policji, bo już on ci ten telefon ukradł i teraz on będzie miał tylko problemy. A ty pomóż. Na papa. Proszę Państwa, my tutaj mamy takie sprawy, że te telefony kradną, no w Warszawie, dlaczego tutaj ludzie są tacy wredni i kradną? No to proszę sobie odpowiedzieć, że są ludzie pod wpływem szatana, diabła. Czyli tak, proszę Państwa, Tao. Dążąc do zjednoczenia z naturą, taoiści z czasem zaczęli podziwiać jej wieczną młodość i zdolność do regeneracji. Zastanawiali się, czy przez życie w harmonii z Tao, czyli drogą natury, nie można by zgłębić tajemnic przyrody i odpornić się na okaleczenia, choroby, a nawet na śmierć. Przystąpiono do przeprowadzenia eksperymentów z medytacją, ćwiczeniami, oddechu i dietą, co rzekomo miało opóźnić utratę sił i śmierć. Wkrótce zaczęły krążyć legendy o nieśmiertelności, o nieśmiertelnych, którzy potrafili latać na obłokach.
dowolnie ukazywać się i znikać, i którzy żyli niezliczone lata na świętych górach bądź na odległych wyspach, żywiąc się rosą lub owocami o magicznej mocy. Chińskie kroniki donoszą, że w roku 219 przed naszą erą cesarz Shi Huangdi z dynastii Qin wysłał flotylę z 3000 chłopców i dziewcząt, by odnaleźli legendarną siedzibę nieśmiertelnych na wyspie Peng Lai i sprowadzili stamtąd eliksir nieśmiertelności. Nie trudno zgadnąć, iż im się to nie udało. Pogoń za życiem wiecznym sprawia, że taoiści podjęli próby wynalezienia pigułki nieśmiertelności za pomocą alchemii. Ich zdaniem życie powstaje w wyniku zespolenia przeciwstawnych sił żeńskiej i męskiej. Jin i Yang. Yin i Yang. To tak różnie mówią. Alchemicy byli przekonani. Yin i Yang. Mówią tak, ink, yang. Alchemicy byli przekonani, iż zdołają wytworzyć wspomnianą pigułkę, naśladując naturalny proces przez łączenie ołowiu. Barwa ciemna, in, z rtęcią, barwa jasna, yang. W VII wieku przed naszą erą, w życiu religijnym Chin coraz bardziej zyskiwał na znaczeniu buddyzm. W rezultacie powstała religia łącząca elementy buddyzmu, spirytyzmu i kultu przodków. Profesor Smart wyjaśnia, buddyzm i taoizm ukształtowały i wzbogaciły wierzenia dotyczące życia pozagrobowego, które w starożytnym kulcie przodków praktykowanym przez Chińczyków były dość niejasne. Inny znany chiński myśliciel z VI wieku przed naszą erą, Konfucjusz, którego filozofia stała się podstawą konfucjanizmu, mało mówił o życiu po śmierci. Podkreślał raczej znaczenie moralnego dobra i postępowania w sposób uznany przez społeczeństwo. Był jednak zwolennikiem kultu przodków i kładł wielki nacisk na odprawianie rytuałów i ceremonii ku czci ich duchów. Inne religie wschodu, w VI stuleciu przed naszą erą w Indiach, powstał dżinizm. Jego założyciel Mahavira, a to Mahavira, nauczał, że wszystko, co żyje, ma wieczną duszę i że uwolnienie duszy z więzów karmanu jest możliwe tylko przez skrajną ascezę i dyscyplinę wewnętrzną oraz surowe stosowanie zasady zabraniającej wyrządzania krzywdy jakiejkolwiek żywej istocie. Dżiniści wierzą w to po dziś dzień. Także widzicie Państwo, jakie to buty ma to. Na rzecz tych instytucji albo nie, bo jeżeli tłum, tak jak słuchacze radia czasami też się o tym mówi, kto są słuchaczami radia, jeżeli tłum wypowie się Indie za też tezą, która jest niedemokratyczna, są ojczyzną sykhizmu, liczącego 19 milionów wyznawców. Religia ta powstała w XVI wieku, kiedy guru Nanak postanowił wybrać najlepsze elementy z hinduizmu oraz islamu i utworzyć zjednoczoną religię. Sikhowie przejęli hinduistyczną naukę o nieśmiertelności duszy, reinkarnacji i karmanie. Wiara w życie po śmierci ciała jest więc nieodłączną częścią większości religii wschodu. A co powiedzieć o chrześcijaństwie, judaizmie i islamie? Właśnie, religia jest między innymi próbą pogodzenia wiernych z myślą, że pewnego dnia będą musieli umrzeć, stara się to uczynić, obiecując im lepsze życie po śmierci, albo ponowne narodzenie, albo jedno, albo drugie. Widzicie Państwo, jak ta koncepcja pojawiła się w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Prawie każda religia obiecująca życie po śmierci opiera się na wierzeniu, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, która wędruje w zaświaty lub wciela się w inne stworzenie. Jak wyjaśniono w poprzedniej części, wiara w ludzką nieśmiertelność jest od samego początku nieodłącznym składnikiem religii wschodu. A co z judaizmem, chrześcijaństwem i islamem? Jak doszło do tego, że owa nauka
zaczęła odgrywać ważną rolę w tych religiach. Judaizm wchłania greckie pojęcia. Judaizm sięga korzeniami czasów Abrahama, czyli jakichś 4000 lat wstecz. Święte teksty hebrajskie zaczęto spisywać w XVI wieku przed naszą erą ukończoną, zanim Sokrates i Platon nadali kształt teorii nieśmiertelności duszy. Czy te pisma uczyły o duszy nieśmiertelnej? Encyclopedia Judaica. Judaica, tak. Odpowiadam. Jasno sprecyzowana, mocna wiara w nieśmiertelność duszy została wprowadzona dopiero w okresie pobiblijnym. I stała się jedną z podstaw religii żydowskiej i chrześcijańskiej. No to, czyli tym, którzy wywracają wszystko Żydom, to bardzo odpowiadało, te kłamstwa odpowiadały. Podano też, cytat, w czasach biblijnych osobę traktowano jako całość. Nie oddzielano więc w wyraźny sposób duszy od ciała. W początkowym okresie Żydzi oczekiwali zmartwychwstania umarłych, a zatem odróżniano je od wierzenia w nieśmiertelność duszy. Wyjaśniono we wspomnianej encyclopedia, proszę Państwa. Jak wobec tego nauka ta stała się jedną z podstaw judaizmu? Odpowiedzi udziela historia. W roku 332 przed naszą erą Aleksander Wielki dokonał błyskawicznego podboju znacznych połaci Bliskiego Wschodu. Gdy dotarł do Jerozolimy, Żydzi przyjęli go z otwartymi ramionami. Jak donosi Józef Flawiusz, żydowski historyk z pierwszego wieku naszej ery, pokazali mu nawet proroctwo spisane przeszło 200 lat wcześniej przez Daniela. Dokładnie przedstawiało ono podboje króla Grecji, którym okazał się właśnie Aleksander, Daniela, 8 rozdział od 5 do 8 i 21. Jego następcy dalej realizowali przedsięwzięty przez niego plan hellenizacji, szerząc w całym imperium grecką mowę, kulturę i filozofię. Stopienie dwóch kultur greckiej i żydowskiej było nieuniknione. Na początku III wieku przed naszą erą przystąpiono do opracowywania Septuaginty, pierwszego przekładu pism hebrajskich na Grekę. Dzięki niemu z religią żydowską zapoznało się, proszę Państwa, bardzo wielu pogan, którzy nabrali dla niej szacunku, a niekiedy nawet stawali się jej wyznawcami. Z kolei Żydzi zgłębiali myśl grecką, w wyniku czego, diabeł mieszał, pojawili się wśród nich filozofowie, co w dziejach tego narodu było zupełną nowością. Jednym z tych filozofów był Filon z Aleksandrii, żyjący w pierwszym stuleciu, proszę Państwa, naszej ery. Filon czcił Platona i usiłował wyjaśnić judaizm, proszę Państwa, językiem greckiej filozofii. Dokonując jedynej w swoim rodzaju syntezy filozofii platońskiej i tradycji biblijnej, Filon utorował drogę późniejszym myślicielom chrześcijańskim oraz żydowskim, podano w książce Heaven, a History, dzieje nieba. A co sądził o duszy? Dalej czytamy, cytat, według niego śmierć przywraca duszę do stanu pierwotnego, poprzedzającego narodziny. Skoro dusza należy do świata duchowego, życie w ciele staje się wyłącznie krótkim, często godnym pożałowania epizodem. W nieśmiertelność duszy wierzyli też tacy żydowscy myśliciele jak Izaak Izraeli, znany lekarz z przełomu 9-10 stuleci oraz filozof Mojżesz Mendelssohn, żyjący w XVIII wieku w Niemczech. Głęboki wpływ na życie i poglądy Żydów wywarł również Talmud, spisany zbiór tak zwanego prawa ustnego oraz z późniejszymi komentarzami i wyjaśnieniami zbieranymi przez rabinów od II wieku przed naszą erą po średniowiecze. Rabbini talmudyczni, informuje Encyclopedia Judaica, wierzyli w dalsze istnienie duszy po śmierci. Talmud wspomina nawet o kontaktowaniu się zmarłych, proszę Państwa, z żywymi. No, przypuszczalnie pod wpływem platonizmu nabrali przekonania o wcześniejszej egzystencji dusz. Wyjaśniono w dziele Encyclopedia of Religion and Ethics.
czyli państwo zobaczą, takie dzieje, chrześcijaństwo akceptuje poglądy Platona. Nieśmiertelność, a islam. Gdzie szukać odpowiedzi, proszę państwa? Jakie to ciekawe. I nigdy tego nie mam dosyć. Takie to ciekawe. I nigdy tego nie mam dosyć. Takie to ciekawe. Takie to ciekawe. Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Extra punctus plexis. Radio Concita. Także proszę być z nami. Późniejsza żydowska literatura kabalistyczna, nacechowana mistycyzmem, posuwa się nawet do nauczania o reinkarnacji. Na temat tego wierzenia The New Standard Jewish Encyclopedia podaje cytat. Pogląd ten zapewne pochodzi z Indii. W dziełach kabalistycznych najpierw pojawił się w księdze Bahir, a potem, począwszy od Zoharu, był powszechnie akceptowany przez mistyków, proszę państwa, przez mistyków i odgrywał ważną rolę w wierzeniach i pismach hasydów. Dziś w Izraelu nauka o reinkarnacji z reguły uchodzi za żydowską. Koncepcja nieśmiertelności duszy pojawiła się więc w judaizmie pod wpływem filozofii greckiej, a obecnie jest uznawana przez większość jego odłamów. No bo jak Żydzi tak wędrowali jak Cyganie, no to przecież wiadomo, że Żydzi byli po prostu pod wpływem nauk i wierzeń obcych narodów. Byli pod wpływem obcych kultur, że też potrafili się dostosować i byli bardzo elastyczni pod tym względem, a umieli nawet doprowadzić do ruiny całe społeczeństwo, naród, tam gdzie mieszkali, żyli byli.